Witamy Państwa tuż przed godziną 9 z największej nekropolii w Opolu. Tutaj dzisiaj zupełnie inaczej niż w ciągu tych ostatnich dni. Dziś pewnie groby będziemy odwiedzać popołudniem po zakończeniu pracy. Dzisiaj dzień zaduszny, przypomnę, z ponad 1000-letnią tradycją, ustanowiony w 998 roku za sprawą opata benedyktynów z Cluny. To święto za dusze odbywające pokutę czyśćcową w historii naszego kraju niezwykle ważne. Tutaj dzisiaj także na pewno przy grobach naszych najbliższych będziemy ich wspominać, przypominać i zapalać także znicze. Dzisiaj także policjanci przypominają, że trwa ostatni dzień akcji Znicz i skoro o policyjnym raporcie mowa, to te informacje są bardzo, bardzo dobre. Tak mówią policjanci z Opola. A mianowicie tak naprawdę wczoraj nie zanotowano żadnego wypadku drogowego. Łącznie 36 kolizji odnotowali policjanci od minionego piątku. Jeden wypadek zdarzył się tylko w ciągu tych ostatnich dni na obwodnicy Osowca. W Opolu było bardzo spokojnie. Najwięcej takich zdarzeń były to po prostu stłuczki i to najczęściej pod galeriami handlowymi, tam kiedy jedno auto uderzyło w drugie. Natomiast jeśli chodzi o nietrzeźwych kierujących, to tych łącznie zatrzymano 7. Wczoraj tylko jedna kolizja i jedna szkoda parkingowa, a z tych 7 nietrzeźwych 2 z sądowymi zakazami. I policja dlatego dzisiaj ostrzega i apeluje, że właśnie dzisiaj trzeźwość będzie przede wszystkim sprawdzana na drodze. Policyjne także samochody i policyjne patrole ustawią się na tych najbardziej ruchliwych arteriach, także i tutaj w okolicy tego cmentarza można się będzie ich spodziewać. Rozsądek mieszkańców, to główne zdanie z policyjnego raportu. Nie było kradzieży kieszonkowych, to też ważne. Zachowaliśmy ostrożność, nie epatowaliśmy tym, co mamy, nie mieliśmy ze sobą zbyt dużo gotówki, tylko tę potrzebną, no a także oczywiście korzystaliśmy z kart kredytowych i o tym policjanci mówią, bo to jest ważne, od kilku lat takiej sytuacji bowiem nie było. Dziś przypominamy, w tej chwili jeszcze spokojnie, jak widać przy nekropolii, przy ulicy Cmentarnej, ale na pewno po południu będzie tutaj już spory ruch. Dzisiaj też już nieco inny ruch autobusów MZK, które Państwo obserwują w tle. Te przejazdy dzisiaj też są minimalnie zwiększone niż normalnie, ale nie są już z taką częstotliwością oczywiście i z wszystkimi liniami, takie jakie były do tej pory w Dniu Wszystkich Świętych. Pamiętajmy jeszcze dzisiaj, zachowajmy i nie tylko dzisiaj oczywiście, szczególną ostrożność, kiedy będziemy udawać się na nekropolię, by uczcić ten dzień, czyli dzień zaduszny.